Donald Trump zwolnił szefa FBI Jamesa Comeya. To drugi w historii Stanów Zjednoczonych przypadek zwolnienia dyrektora biura przed ukończeniem 10-letniej kadencji. Administracja Trumpa dała do zrozumienia, że powodem zwolnienia były pomyłki Comeya popełnione w czasie śledztwa w sprawie używania przez byłą szefową amerykańskiej dyplomacji Hillary Clinton prywatnego serwera w korespondencji mailowej obejmującej poufne materiały rządowe. Clinton kilkakrotnie oskarżała Comeya o przyczynienie się do jej porażki w wyborach prezydenckich. Stany Zjednoczone i inne kraje krytykują Polskę na forum Rady Praw Człowieka ONZ. Chodzi o ustawy, które postrzega się jako ograniczające niezależność sądownictwa i mediów publicznych. Krytyka dotyczy także restrykcyjnych przepisów w sprawie aborcji. Wskazano też na narastanie ksenofobicznej atmosfery. Polska przedstawiła raport w związku z tzw. powszechnym przeglądem okresowym praw człowieka. Przeglądowi średnio co 4 lata podlega każde państwo członkowskie. Rada Praw Człowieka zajmuje się promowaniem praw człowieka i reaguje na przypadki ich naruszania. Dziś kolejny strajk przeciwko reformie edukacji. Rodzice w ramach protestu nie posyłają dzieci do szkół. Rodzice żądają przeprowadzenia w tej sprawie referendum. Pod wnioskiem podpisało się 910 tysięcy osób. Rodziców wspierają nauczyciele, samorządowcy, organizacje i partie. Przed Sejmem protestować dziś także będą rodzice dzieci niepełnosprawnych. Chodzi im m.in. o projekt MEN, który nie przewiduje nauczania indywidualnego w szkole. Problemem są też nowe zasady dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kasia Moś w finale Eurowizji razem z Polką awansowało 9 uczestników. Kasia Moś zaśpiewała piosenkę Flashlight. Po głosowaniu znalazła się wśród 10 finalistów. Oprócz Kasi Moś w sobotnim finale zaśpiewają reprezentanci m.in. Belgii, Szwecji czy Portugalii. Kolejne 10 krajów zostanie wyłonionych w czwartkowym półfinale. Tegoroczna Eurowizja odbywa się w Kijowie. Running faster at the speed of light, falling deeper, got you in.